Niezły pacjent w Radiu Z. Zaprasza Michał Figurski. No to jest zawsze tak, że ja tutaj mam takie dwie godzinki dla słoninki, jak to się mówi. Ja co prawda nigdy nie chciałem być lekarzem, ale umówmy się, że na te dwie godziny się wcielam. No to zacznę tak. Imię? Monika Sylwia Klaudia. Że aż tyle? Tak. Przepraszam bardzo. Okej, Monika Sylwio Claudio, nazwisko. Jarosińska, z pomężu Korzeniewska. Przepraszam, to ty jesteś Monika Klaudia... Monika Sylwia Klaudia Jarosińska Korzeniewska. To się w ogóle mieści w dowodzie? Nie. A może jakieś pseudo? Masz jakieś pseudo artystyczne? Mo J. Oh yeah! Oh yeah! Mo J is good! Mo J, w takim razie podaj mi swoją datę i miejsce urodzenia. Musiałeś numer telefonu. Nie, spokojnie, ten mam. Kiedy ja się urodziłam? Data i miejsce urodzenia. Będzin, słuchaj, mam w tym roku kończę 46 lat, niepodobna. O, to my jesteśmy rówieśniki. Tak, 74 rok. A nie, to widzisz, ja 73. Okej, no dobrze. A co pani robi, pani Małdziej? Pani Małdziej dzisiaj sobie tak przyszła do ciebie, bo ciebie dawno nie widziała i chciała z tobą porozmawiać. Przerwę w śpiewaniu sobie zrobiła, w graniu. W graniu, śpiewaniu, w sprzątaniu, w opiekowaniu się mężem i dwoma pieskami, mama tańczyki, Bożenę i Zośkę. No jak na kogoś, kto mieszka na Malcie, to rozumiem, że inna rasa nie wchodziła w grę. A powiedz mi, a kiedy ty jeszcze czas znajdujesz na śpiewanie i na pogaduszki w Radiu Z? Bo ja wiesz co, ja próbowałem policzyć, w ilu serialach zagrałeś. Ile tego będzie? Wiesz co, nie pamiętam, ale i ja... No ja też. Nie pamiętam, natomiast wiesz co, ja jestem aktorką i ja nie wybrzydzam, jeśli chodzi o propozycje pracy, bo jeśli to jest nawet czasami mała rola, mały epizod, to ja jestem szczęśliwa, że mogę pracować i mogę grać. Więc to ja zapytam inaczej. To jest w ogóle w polskiej telewizji którejkolwiek jakiś serial, w którym ty nie grałaś? No teraz tak. Parę seriali jest, mam nadzieję, że do nich dołączę wkrótce. Nad tym pracuję. Słuchajcie, jest nie do zatrzymania ta baba, bo tak jak mówiłem, mieszka naprawdę daleko stąd na Malcie. Jedną nogą. Śpiewa tam i w całej reszcie Europy. Wpada do Polski grać we wszystkich możliwych serialach i jeszcze jest z nami, żeby porozmawiać o co pani jest? Czy ja już jestem, ja się teraz czuję fantastycznie. Nie no, wyglądasz kwitnąco, no wiesz. Chciałam się, moi drodzy, z wami podzielić moim takim doświadczeniami, które nie ukrywam, były dla mnie bardzo traumatyczne, ale chcę powiedzieć i pokazać, że można stanąć na nogi z tak zwanym przytupem i po prostu nie oglądać się za siebie i robić fajne rzeczy w życiu i być optymistą. Czyli pani z misją i push-upem. Tak, a zauważyłeś? Sama powiedziałaś, proszę, od razu zwróciłeś mi na to uwagę. I tu przechodzimy do tego momentu, kiedy jeszcze musimy przedstawić drugiego gościa. Imię i nazwisko, panie doktorze. Michał Janusz Zawadzki. Bardzo ładnie pan ma na imię, panie Michale. A pan jest specjalizacji neurochirurgia. Jest to specjalizacja neuroradiologia interwencyjna. Jest to taka właściwie neurochirurgia wewnątrznaczyniowa. Tak w Stanach nazywają tą specjalizację. W Polsce jest to specjalizacja radiologiczna. Nie ma tak zwanej osobnej specjalności neuroradiologii interwencyjnej. Natomiast tą dziedziną zajmują się w Polsce głównie radiolodzy i nieliczni neurochirurdzy, nieliczni neurolodzy. Mówiąc, będziemy dzisiaj w naczynia zaglądać, trochę brzmi, jakbym zapraszał Państwa na niezłą imprezę. Ale, jestem za. Ale tak naprawdę to my, kochana, będziemy tu przestrzegać. Proszę Państwa, pan doktor neurochirurg Michał Zawadzki oraz Mo J. Przepraszam, ja nie spamiętam. Monika Sylwia Klaudia, Monika Jarosińska-Korzeniewska. No właśnie, w Radiu Z do 23. To jest program, proszę Państwa, w którym stawiamy czasem bardzo skomplikowane pytania, ale też te najprostsze. To może zróbmy tak i oboje będziecie udzielali Państwo odpowiedzi, a zaczniemy, panie doktorze, od pana tym razem. Mo J to baba z krwi i kości, z takimi kochones jak arbuzy, więc przeżyje to, że nie jest tym razem pierwsza. Uwaga, pytanie numer jeden. Panie doktorze, co to jest tętniak? Tętniak to jest uwypuklenie ściany tętnicy mózgowej, które jest bardzo złożoną patologią, ponieważ możemy mieć tętniaki pęknięte bądź niepęknięte.
tętniak powstaje nie do końca wiadomo z jakich przyczyn, natomiast znamy czynniki ryzyka powstawania tętniaków. Panie doktorze, dobra, chwileczkę. Nie, ja chciałem tak zupełnie po ludzku pana zapytać. Dobrze, właśnie nie chcę wchodzić w ton wykładu medycznego, dlatego całe szczęście, zorientowałem. Bo rozumiem, że rozmawiamy o takiej cienkiej żyłce wypełnionej krwią, która przyciśnięta daje taki pęcherzyk. Bąbel. Taki bąbel, no właśnie. Znaczy... Każdy z nas w dzieciństwie bawił się gumową rękawiczką, prawda? Skręcaliśmy nadmuchany palec takiej rękawiczki do momentu, aż powstał taki bardzo cienkościenny pęcherzyk, który radośnie wszyscy przebijaliśmy potem igiełką, tak? Więc i tak powstaje powoli tętniak. Oczywiście nie każdy tętniak pęka, ale tętniak powstaje na tętnicy mózgowej, tak? Przepraszam, jestem żywym dowodem na to, że ten tętniak pęka. Tak. Na szczęście mój gość, wiesz co, ja sobie to zapiszę. Ty jesteś po kolei, wszystkich te imiona możesz mi podyktować? Monika. Sylwia. Klaudia. Jarosińska. Korzeniewska. No to właśnie ona, proszę państwa, powie wam o tętniaku w Radiu Z na 23. To niezły pacjent, zapraszam. Pozwólcie, że zacznę od innych nazwisk. Jacek Rozenek, Tomasz Lis, Moniek Staszczyk, Michał Figurski, Stan Borys. To są wszystko młodzi faceci, prężni, znani, no może oprócz tego jednego, którzy doświadczyli w ostatnim czasie udaru. Udaru krwotocznego, też niedokrwiennego. Generalnie mówimy o wylewie, bardzo potocznie mówiąc. Monika, byłaś blisko, żeby dołączyć do tej listy. Tak. U mnie zaczęło to, że ja tak naprawdę odkryłam tętniaka, to był kompletny przypadek, ponieważ cierpiałam na bóle neurologiczne, takie naprawdę poważne całego organizmu. Potem się okazało, że to jest wynikiem silnego stresu i depresji. Ale bolała głowa, kark? Wszystko mnie bolało. Kark, bolało mnie ucho, bolała mnie szczęka, miałam przykurcze tutaj szyi, praktycznie całe prawie ramię. O jakichś konkretnych porach? Nie, ten ból trwał permanentnie rok. Po prostu rok. Ja się budziłam z bólem, kładłam się z bólem i jakby przyzwyczaiłam się do tego, że towarzyszy mi ten ból. Więc jakby im rehabilitacja nie pomagała, leki przeciwbólowe nie pomagały. I pamiętam, że mój kolega lekarz, serdecznie go pozdrawiam, Zbyszek Muras, on mi: słuchaj Monika, ja cię muszę zbadać, bo ja po prostu nie mogę patrzeć na to, jak cierpisz. I pamiętam, pojechaliśmy do Łodzi, do Zgierza i przez 3-4 dni byłam badana po prostu od góry do dołu, no bo należało wykluczyć jakieś, nie wiem, przyczynę tego bólu. I pamiętam jak dzisiaj ten dzień, kiedy do pokoju wszedł właśnie Zbyszek i mówi: słuchaj, mam dobrą i złą wiadomość. Nie masz nowotworu żadnego, natomiast masz tętniaka mózgu w prawej tętnicy. Czekaj. Jakie badania zostały wykonane, zanim padła diagnoza? Tomografia komputerowa, tak naprawdę to było badanie, po którym stwierdzono, że mam tego tętniaka. Czyli skan całego ciała, tak naprawdę. Tak, dokładnie tak to było. I do dzisiaj mam oczywiście też na pamiątkę. I czasami, kiedy jest mi naprawdę źle, albo na przykład mam jakieś niepoważne natręctwa, to mówię, albo się uderzę głową o kaloryfer, żeby się obudzić, albo sobie popatrzę na to zdjęcie. Więc... Pamiętam, to była tragedia, bo ja nigdy z czymś takim się wcześniej w życiu nie spotkałam. Moi bliscy, moi znajomi tym bardziej, więc tak naprawdę mówię: kurczę, co ja mam teraz zrobić? Nie wiedziałam nawet, do których drzwi mam zapukać, żeby dalej się leczyć. Tutaj głos oddamy neurochirurgowi, który na szczęście jest na sali, do którego mam cały szereg pytań. Jako ten, który z tętniakiem również niestety miał do czynienia i to tym fatalnym. Panie doktorze, Monika przed chwilą opowiadała, że w związku z potężnym bólem całego ciała został wykonany rezonans. Wracając teraz do tej definicji, którą podał pan na początku. Mówiliśmy o małym pęcherzyku na tętnicy. Jakim cudem ten mały pęcherzyk powodował ból całego ciała u Moniki? Jeżeli mogę powiedzieć, wydaje mi się, że ten ból całego ciała akurat nie był związany z tętniakiem, bo tętniaki bardzo rzadko dają objawy, a najczęstszym objawem tętniaka jest jego pęknięcie. I wtedy jest to najsilniejszy... Wtedy mówimy o wylewie. Tak, mówimy o wylewie podpajęczynówkowym, bo rzadziej śródmózgowym. Przepraszam, tym, którego ja doznałem dokładnie 4 lata temu.
Natomiast większość z tych tętniaków nie daje objawów. Takie rzadkie objawy, które są powodowane przez tętniaki, to są objawy uciskowe, które powodują niekiedy opadanie powieki, zaburzenia widzenia, ale w większości tętniaki nie dają objawów. Myślę, że u pani te objawy były spowodowane czymś innym, być może depresją, tak, o której tak, pani tak. wspominała. Dokładnie, tak, tak, tak. Rzeczywiście tak było? Dokładnie tak było. I dopiero jak zaczęłam przyjmować odpowiednie leki antydepresyjne, to ten ból naprawdę zaczął mi odchodzić, jak można powiedzieć, jak ręką odjął. Przepraszam, to brzmi brutalnie i dość kontrowersyjnie, ale w tym wypadku depresja była zbawieniem. Dokładnie. Bo dokładnie, to ona spowodowała... Tak. Gdyby nie depresja, nie wykryto by u mnie tętniak. Zaraz dojdziemy do związku między depresją a tętniakiem, ale panie doktorze, wracając cały czas do technikali, jak duży jest taki tętniak? No, tętniaki są bardzo różnych wielkości, natomiast małe tętniaki, uważa się, że małe tętniaki to są poniżej 5-7 mm, duże to są takie do 25 mm, natomiast olbrzymie potrafią mieć nawet 5 cm. Więc to wszystko powoli rośnie w głowie, głowa się w jakimś stopniu adoptuje do tego i tętniaki potrafią osiągnąć naprawdę duże rozmiary. Większość z nich ma około 5-7 mm. Czy one występują tylko w tętnicach mózgowych? Nie. Występują w całym ciele człowieka, mogą występować. Są pewne choroby, które predysponują do powstawania tętniaków, takie jak zespół Marfana czy zespół Eklersa-Danlosa. Po polsku proszę. O, to są nazwiska, więc nie mogę ich przetłumaczyć na język polski. Natomiast są pewne choroby, które dają nam predyspozycję do tworzenia się tętniaków w różnych miejscach ciała. Natomiast niewątpliwie tętniaki mózgu mają swoją osobną historię i raczej, jeżeli występowanie rodzinne dotyczy tętniaków, to dotyczy ono tętniaków w głowie. Oczywiście mogą by występować tętniaki gdzie indziej, ale tętniaki mózgu mają swoją historię genetyczną, swoją historię rodzinną, osobną od innych tętniaków, które są nawet częstsze. Tak? Okej, czy w takim razie depresja może być takim czynnikiem tętniakotwórczym? Myślę, że sama depresja nie. Depresja jest raczej cechą takich dusz wrażliwych i artystycznych, a tętniaki powstają... Silny stres. Niektórzy uważają, że urazy mogą powodować w jakimś stopniu tętniaki, natomiast niewątpliwym czynnikiem takim sprzyjającym rozwojowi tętniaków jest nadciśnienie i palenie papierosów. Tak? To są czynniki, które myślę, że też możemy... Ja mam niskie ciśnienie. Monika Sylwia, Klaudia Jarosińska, Korzeniecka nabrała sporo powietrza, słysząc palenie papierosów. Ile dziennie? Nie będę się przyznawać. Okej, przed diagnozą? Tak samo. Czyli? Wal. Dobra, no paczka. Czyli 20 papierosów. Dużo. No, mina pana doktora mówi sama za siebie, tu będzie więcej takich ekspiacji i spowiedzi. I państwo wszystkich... się już winno. Mam nadzieję, wysłuchają do 23. Niezły pacjent w Radiu Z. Panie doktorze, rozmawiamy sobie tutaj o tętniaku. Pan doktor Michał Zawadzki, neurochirurg, razem z... Czy ja mogę po prostu Monika Jarosińska? Tak, możesz jak najbardziej. Z Moniką Jarosińską, która przyznała się do wypalania 20 papierosów dziennie. Pan powiedział stres, papierosy. Co jeszcze może powodować tętniaka? Wysokie ciśnienie. Zdecydowanie. Wysokie ciśnienie. No niestety płeć żeńska też predysponuje do powstawania tętniaków, chociaż to jest taka proporcja 3:2. Wydawałoby się, że to mężczyzna jest tutaj bardziej narażony, bo mniej się rusza, bo większe predyspozycje do tycia, do nerwów i tym podobne. Statystyki są właśnie niestety na niekorzyść, troszkę na niekorzyść kobiet. No inne czynniki, właściwie nie mamy wpływu na powstawanie tętniaków. Tętniaki występują u co 30 osoby. Są dość częstym w populacji, dość częstą patologią. Określano mniej więcej 3,6% według najnowszych badań. I no, poza tym, że możemy je wykryć wcześniej, to nie mamy większego wpływu na to, czy one powstaną tak naprawdę, czy nie, bo wspominaliśmy o papierosach, przecież wiele osób pali papierosy, a nie wszyscy mają tętniaki oczywiście, tak? No tak. Jeszcze tylko króciutkie pytanie, bo pan powiedział na ciśnienie. A co jest z takim ciśnieniem, na przykład 130/90, które jest lekko podwyższone, które zazwyczaj bagatelizujemy, mówimy, a dobre, mam 130/90, 140/90. 140 to już jest, myślę, graniczna wartość. Tutaj hipertensjolodzy mogliby się wypowiedzieć, że wcześniej coraz niżej obniżana jest ta prawidłowa wartość. Natomiast no, trudno w naszym codziennym życiu utrzymać jakieś takie idealne ciśnienia, prawda? Zwłaszcza jak
tak aktywnie funkcjonujemy. Myślę, że jeżeli ciśnienia są powyżej 140, to należy zdecydowanie agresywnie działać. Niezły pacjent w Radiu Z. Dzisiaj rozmawiamy o tętniaku i tym, co dzieje się później. Rozmawiamy o epidemii tak naprawdę wylewów i udarów. Panie doktorze, pan jest neuroradiologiem interwencyjnym. Co to dokładnie znaczy? Neuroradiologia interwencyjna tym różni się od neurochirurgii, że nie otwieramy głowy. Docieramy do głowy przez naczynia, docieramy do głowy przez małe nakłucie, najczęściej tętnicy udowej, i wykonujemy embolizację tętniaków, czyli operację zamykania tego tętniaka w sposób kompletnie nieinwazyjny dla głowy. Dostajemy się od środka i wypełniamy tętniaki od środka, bądź implantujemy stenty, czyli takie specjalne siateczki, które zapobiegają napływowi krwi do tętniaka. To na dzień dobry sprzedał pan nam bardzo dobrą informację, bo szczerze mówiąc, czytając o tętniaku, przeczytałem na jednym z portali, że nie ma nieinwazyjnej metody pozbycia się tętniaka. Jest, ja ją przyszłam. Nie jest to nieinwazyjna metoda, natomiast jest to minimalnie inwazyjna metoda, ponieważ inwazją jest nakłucie tętnicy udowej z dala od mózgu. I to tak było, Monika? Tak. Ja mogłam wybrać, pamiętam, miałam do wyboru albo embolizację przez tętnicę udową, albo otwieranie czaszki. Więc ja zdecydowałam, że jednak... No to chyba jest oczywiste. To jest, prawda? Oczywiste. Oczywiście, no wcześniej, zanim nastąpiła embolizacja, miałam, przepraszam panie doktorze, to są, miałam takie... Kontrolne badania? Nie, wcześniej. Arteriografię. A dokładnie, miałam dwie arteriografie. Czyli badanie tętnic... Dokładnie. Tak. W ten sam sposób wykonywane badanie tętnic przez nakłucie tętnicy udowej. Podajemy kontrast do tętnic szyjnych i widzimy bardzo dokładnie naczynia mózgowe, najdokładniej ze wszystkich metod. I możemy ocenić, czy ten tętniak się nadaje do operacji, do embolizacji, bo niektóre... Czy niestety nie. W moim przypadku... Czy to jest zabieg w pełnym znieczuleniu? Tak. Arteriografia jest w miejscowym. Arteriografia, zgodzimy się, że arteriografia jest w miejscowym znieczuleniu, natomiast embolizacja tętniaka jest w ogólnym znieczuleniu. Od razu spytam, panie doktorze, czy taki zabieg, taką operację możemy wykonać na NFZ? Tak, oczywiście, od wielu lat jest w pełni refundowana przez NFZ. A oczywiście po tej nieszczęśliwej diagnozie, że ten tętniak jest. Bo cały czas podkreśla pan, panie doktorze, że on jest nieduży i trudny do wykrycia. Czy ja dobrze zrozumiałem? Większość tętniaków jest małych i przypadkowo wykrywane tętniaki stanowią duży problem terapeutyczny, bo tak jak pani zdecydowała się na operację, wielu lekarzy rekomenduje obserwowanie takiego tętniaka. Także decyzja w przypadkowym wykryciu tętniaka jest trudna, bo statystycznie ryzyko pęknięcia tętniaka jest dość niskie. Natomiast my nie posiadamy żadnej metody diagnostycznej, która pozwoli nam ze stuprocentową pewnością powiedzieć pacjentowi, pana tętniak nigdy nie pęknie. Zwracamy uwagę na wielkość tętniaka. Teoretycznie przypadkowo wykryte małe tętniaki rzadko pękają. Natomiast z naszego doświadczenia szpitalnego i stanów ostrych wiemy, że większość pękniętych tętniaków jest jednak nieduża. Panie doktorze, ale zanim pójdziemy na ten rezonans, na co zwracamy uwagę? Na tomografię komputerową. W naszym organizmie. W naszym organizmie. Myślę, że trudno nam znaleźć jakieś objawy, bo poza opadaniem powieki, które jest widoczne dla wszystkich dookoła, to jakieś omdlenia? Omdlenia. Niekiedy tętniaki powodują takie okresowe bóle głowy, natomiast one są zlokalizowane za okiem najczęściej, takie w środku głowy, takie kucia. Natomiast trudno nam znaleźć taki jeden objaw, który powie, okej, mogę mieć tętniaka. Nie ma takich specyficznych objawów. Niestety najczęściej jest to pęknięcie. Najczęstszym objawem jest pęknięcie i wtedy jest troszkę za późno na jakieś działania profilaktyczne. Tętniaki Monika, Sylwia, Klaudia, przepraszam, Jarosińska, i tak dalej. I pan neuroradiolog interwencyjny, pan Michał Zawadzki w Radiu Z dzisiaj. W Niezłym Pacjencie rozmawiamy o tętniakach, proszę państwa, o tym małym pęcherzyku na żyłce, który może powodować bardzo poważne konsekwencje. Jakie, panie doktorze? No, podstawową konsekwencją pęknięcia tętniaka jest krwawienie podpajęczynówkowe, które może przebiegać w bardzo różny sposób. Może być niewielkim bólem głowy, a może powodować natychmiastową śmierć. Niestety większość pacjentów, którzy doświadczają pęknięcia tętniaka, mają nie najlepsze rokowanie.
ponieważ pęknięcie tętniaka jest w 25% śmiertelne od razu, natomiast tętniak później może pękać kilkakrotnie. Drugie pęknięcie tętniaka już ma śmiertelność 50%, trzecie około 70%, więc nasze działania terapeutyczne są konieczne po tym pierwszym pęknięciu. W miarę szybko musimy zamknąć tego tętniaka, żeby on ponownie nie zakrwawił. Jestem po udarze, po wylewie, właśnie po pękniętym tętniaku podpajęczynówkowym, panie. To miało miejsce 4 lata temu. Jakie ja mam szanse, że... Jeżeli tętniak jest zaopatrzony, to szanse na ponowne krwawienie są stosunkowo niskie. Oczywiście trzeba się kontrolować, trzeba się zbadać, czy nie ma innych tętniaków. Natomiast to, co się wydarzyło, to miał pan szczęście, miał pan dobrą opiekę i dzięki temu udało się wyjść z tak dużego krwawienia, praktycznie prawie bez śladu. Natomiast pacjenci, którzy są leczeni czy chirurgicznie, czy endowaskularnie tymi metodami embolizacji, muszą być kontrolowani do końca życia, ponieważ mogą powstać nowe tętniaki, choć rzadko do tego dochodzi. Dzisiaj w Radiu Z rozmawiamy o tętniakach. Dzisiaj naszym gościem jest Monika Jarosińska. Monika, udało się. Udało się, zabieg ewakuacji tego tętniaka był pomyślny. Tak, wszystko udało się zgodnie z planem, natomiast pod ten stres, który... Znaczy, ja go nigdy nie zapomnę. Pamiętam, taką powiem anegdotę. Embolizowana byłam 3 godziny, czyli dosyć długo. I pamiętam mój mąż, który czekał na informację, mówi do lekarza: panie doktorze, czy wszystko jest okej, czy jak wszystko się udało mi? Proszę poczekać, ja zaraz zadzwonię do anestezjologa i zapytam się, jak tam z tą pacjentką. No i pamiętam, znaczy mąż mi opowiadał, zadzwonił do tego anestezjologa, no tam leży, na Jarosińska leży, no żeśmy ją cię operowali, no i jak? A, gada. Aha, dużo gada. Przykro mi, no wszystkiego nie udało nam się naprawić. Okej, dzisiaj się śmiejemy, ale powiedz dzisiaj mi, tak. Czego ty się wtedy najbardziej bałaś, kiedy usłyszałaś tę diagnozę? Ma pani tętniak? Byłam absolutnie przerażona, bo byłam poniekąd w tym wszystkim trochę też sama. Wiadomo, rodzice, małżonek i tak dalej. Natomiast nikt nie wiedział, jak w ogóle, co należy z tym zrobić. No właśnie, bo czy ty w ogóle wiedziałaś, z czym masz do czynienia? Absolutnie właśnie nie wiedziałam. I to jest teraz, mogę powiedzieć, że niewiedza spowodowała potworny strach. Teraz już jakby wiem, z czym to się je. Natomiast po pierwsze diagnoza, pobyty w szpitalu, te arteriografie, to jest jakby, to one są jednak mimo wszystko, to nie są, one są inwazyjne, nie oszukujmy się. I no nie ukrywam, że to nie należy do przyjemności. Panie doktorze, wymieniłem tutaj już szereg nazwisk znanych osób, które w ostatnim czasie przechodziły udary, prawdopodobnie spowodowane tętniakami. O co chodzi? Skąd ta epidemia? Nazwiska, które pan wymienił... Rozenek, Lis, Muniek, tak, Figurski, Borys. Ponad Gaca nie przeżył. Niektórzy mieli z nich udary niedokrwienne, niektórzy mieli wylewy. Udary niedokrwienne w tej chwili są również niezwykłą plagą, bo są coraz częstsze i coraz częściej występują u młodych ludzi. Nie wiem, czy to jest związane z dietą, czy to jest związane właśnie ze stresem, z tym, że żyjemy tak szybko. Natomiast do tej pory mogliśmy tylko, jeżeli chodzi o udary niedokrwienne, podawać leki dożylne. Natomiast w tej chwili od kilku lat mamy do dyspozycji podobne metody jak embolizacja tętniaka. Możemy wyciągnąć skrzeplinę z tętnicy, która jest zatkana przez nią, właśnie wewnątrznaczyniowymi metodami, takimi stentami, które kiedyś były notabene stosowane do embolizacji tętniaków, a przez przypadek odkryto, że one są w stanie wyciągnąć skrzeplinę, która powoduje udar. Więc między innymi jedno, nie chcę zdradzać tajemnic lekarskich, ale jeden z tych pacjentów miał niedawno wykonany taki zabieg, co uratowało mu życie. Więc to jest kolejna ta część neuroradiologii interwencyjnej, o której mówiliśmy, która ratuje życia. Tak? Pytam neuroradiologa interwencyjnego, czyli jest pan już tak naprawdę ostatnim ogniwem w powikłaniach i pojawieniu się w ogóle tętniaka w naszym organizmie. Tak, panie doktorze? No jestem tym ogniwem, które zajmuje się właśnie leczeniem tej patologii. Natomiast
no, rola neuroradiologii w tętniakach jest obecnie no, kluczowa, ponieważ neuroradiologia nieinterwencyjna, tylko diagnostyczna, pozwala nam to zupełnie nieinwazyjnie zdiagnozować, zanim cokolwiek się wydarzy. Trochę pan ich widział, mówię, tych tętniaków. Panie doktorze, pytanie brzmi, ile miał lat najmłodszy z pana pacjentów? Z moich, ja zajmuję się dorosłymi pacjentami. Najmłodszy mój pacjent miał 14 lat. To był chłopiec, który stracił przytomność na WF-ie. Ale na szczęście udało się go odratować bez żadnych konsekwencji. Jego tętniak pękł. Troszkę się różnią te tętniaki u dzieci od tętniaków u dorosłych, ale niektóre są podobne. Częściej u dzieci powstają po urazach tętniaki. Dotyczą tylnego krążenia. Natomiast większość pacjentów z tętniakami to są ludzie w przedziale wieku 30-60 lat. Wtedy mają diagnozowane te tętniaki. Wróćmy do tych młodocianek. Mówi pan urazy, czyli upadek na rowerze. Najczęstszym takim urazem jest uderzenie huśtawką w tył głowy. To jest taki typowy uraz, że dziecko spada z huśtawki, huśtawka dalej się huśta. No teraz mamy huśtawki, dlatego huśtawki mamy na łańcuchach, a nie mamy sztywnych huśtawek, bo to były bardzo poważne urazy, które powodowały powstawanie tętniaków, tętnic tylnych mózgu. Ty miałeś kiedykolwiek taki uraz, Monika? Pamiętasz jakieś tego typu zdarzenie, które mogłoby spowodować późniejszego tętniaka? Jeszcze zastanawiałam się nad tym niejednokrotnie, ale nic mi takiego do głowy nie przychodzi. Okej, okay, wykluczamy tę ewentualność. A co jeśli chodzi o dziedziczność, panie doktorze? Jeżeli ktoś z naszych najbliższych cierpiał z powodu tętniaka, wylewu, udaru? No, niewątpliwie w pierwszej grupie pokrewieństwa powinniśmy się zbadać. Zwłaszcza jeżeli to była niestety śmierć rodzica z powodu tętniaka, to ja osobiście leczę wszystkich pacjentów, którzy mają tętniaki, ich rodzice na przykład mieli krwawienie bądź poważne konsekwencje posiadania tętniaka. A rozmawiamy o procentowo jakiej możliwości zgonu? Trudno określić dziedziczne występowanie tętniaków. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie to są procenty, ale są to niewielkie procenty występowania tych tętniaków w rodzinie. Natomiast nie wyizolowano żadnego specyficznego genu, który odpowiada za powstawanie tych tętniaków. Po prostu myślę, że ryzyko jest zwiększone w stosunku do populacji ogólnej około 4-5-krotnie. Dzisiaj, proszę państwa, w Niezłym Pacjencie rola głównych tętniak. Tętniak Moniki Jarosińskiej, jest z nami neuroradiolog interwencyjny pan Michał Zawadzki. Ta operacja, którą przeszłaś, Monika, czyli ratowania życia tak naprawdę, tak, bo ewakuacji tętniaka, jest obarczona jakąkolwiek możliwością zgonu, panie doktorze? No niestety jak każda operacja w głowie jest obarczona. Czy to jest duże ryzyko? To jest w dobrych ośrodkach, to jest ryzyko około 2-3%. To tak powinno wyglądać. Jeżeli jest większe, to znaczy, że coś jest nie tak. Pytam, bo ja czytałem relację Moniki i podobno po twoim zabiegu okazało się, że ktoś niestety nie przeżył podobnego. Tak. Tak, tak. W tym samym dniu, kiedy ja wychodziłam ze szpitala, rozmawiałam z pacjentami, którzy czekali na embolizację i byli tak samo wystraszeni jak ja przed zabiegiem. I przywieziono młodą dziewczynę. Miała 30 bodajże. Ale z krwawiącym. Tak, tak, tak. Tak, to jest zupełnie inna grupa tak, pacjentów. Tak, tak, tak. Oni z założenia mają bardzo wysokie ryzyko, no niestety, zgonu. I niestety nie przeżyła. I powiedz mi, co ty sobie wtedy myślałaś? To jest może bardzo głupie pytanie, ale niezbędne Wiesz co, ja należę do takich osób, które momencie. Jestem babą i kobiety najczęściej bardzo analizują różne rzeczy i tam się dociekają. Ja przestałam analizować w życiu, przestałam się zastanawiać, po prostu mówię, aha, rozumiem, to mogło spotkać mnie, miałam więcej szczęścia. To była taka krótka informacja. Ale ja Po samym zabiegu wielokrotnie mówiłam i w wywiadach pisałam o tym, o profilaktyce, że należy, bo to właśnie tak jak pan doktor powiedział, te tętniaki nieszczęsne, one zdarzają się coraz częściej. Ja wiem, że badania nawet na własną tak zwaną kieszeń nie należy do najtańszych. Taka tomografia komputerowa. Jaki to jest koszt? Około 600 zł, ale
naprawdę to na szali leży nasze życie. I naprawdę proszę, jeśli macie jakieś, ja nie mówię, że o jakichś tam zaskórniakach, które nie wiecie na co przeznaczyć, ale mamy życie tylko jedno i to życie jest bezcenne. No nie wiem jak państwo, ale ja naprawdę się wybieram. Zaraz będę umawiał się z panem doktorem i dziękując wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Do ciebie Monika mam tylko jedną prośbę. Proszę. Czy mogłabyś mi dać tę paczkę, którą prawdopodobnie masz w sterowce? Jak? Paczkę? No. Nie mam paczki. Żadnej. Nie? To gdzie trzymasz te fajki? Nie powiem. Chciałem oczywiście dokonać, proszę państwa, zniszczenia, no ale wykręciła się w ostatniej chwili. Monika, Sylwia, Klaudia Jarosińska-Korzeniewska i pan neurochirurg interwencyjny Michał Zawadzki. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję. Za uwagę. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, żeśmy państwa dzisiaj poważnie nastraszyli, także widzimy się na tomografie. Michał Figurski, niezły pacjent. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Niezły pacjent w Radiu Z.